Witam wszystkich. W dniu dzisiejszym przyszła do mnie kolejna przesyłka z Chin. O, w takim oto pudełeczku. Jest ona wysłana za pośrednictwem poczty holenderskiej. Oceniona w 8 dolarów. Waga niedopisana. Według dyskrypcji celnej znajduje się tam coś innego, natomiast dokładnie opisane jako DZ09 One Black Watch. Zobaczmy, co tam się naprawdę znajduje w środku. Może nam coś to wyjaśni. Spróbujmy to otworzyć jakoś ładnie. Ponieważ sprzedawca to zapakował w tonę folii chińskiej tej taśmy pakownej oraz troszeczkę bąbelków dał, z tego co już widzę. Nie jest to dosyć dobre zapakowanie, ale jeżeli to jechało całe, to będzie wszystko ok. No, otwórzcie. W środku już, jak sami widzicie, mamy pudełeczko, które troszeczkę ucierpiało w czasie transportu. Oczywiście poinformuję o tym sprzedawcę, że zostało to nienależycie wysłane, ale tak naprawdę liczy się zawartość tego. Dobra, jedna część jest odrzucona. Teraz troszeczkę folii bąbelkowej. No, ale to postaramy się wyjąć bez otwierania folii, bo to się przyda kiedyś indziej. Wygląda to jakby była... O, jednak się udało zdjąć. O, w środku mamy takie pudełeczko. Pudełeczko przyszło w stanie tragicznym, bym powiedział. Bardzo uszkodzone jest. Więc pudełeczko tak naprawdę będzie do wyrzucenia służyło, do niczego więcej. O, wszystko porozrywane. Ale to wina transportu. Wszystko oczywiście porozrywane i tak dalej. Ale w środeczku mamy jeszcze troszeczkę folii bąbelkowej. Mamy nasze cudo. To powinno być. Coś jest jeszcze w komplecie? W komplecie poza tym mamy kabelek do ładowania i przesyłania danych. Otwórzmy go sobie zresztą. Kabelek mini USB. O, proszę bardzo. I zwykłe USB do podłączenia. Oraz instrukcje obsługi w języku chińskim, jak i angielskim. Tak, to napisana dosyć prostym językiem angielskim. Ja ją sobie przejrzę na spokojnie w późniejszym terminie. Ale dobierzmy się do tego. Co to jest? Jest to zegarek, tak zwany potocznie smartwatchem. W kolorze srebrnym. Na pasku gumowym. Bardzo ciasnym. O, tak będzie wyglądał na ręku. Oj, źle założyłem. Tak będzie wyglądał na ręku, czyli będzie jest mniejszy niż ten, który wcześniej zamawiałem. Możemy go włączyć? Nie, właśnie jak go włączyć? Jak go włączyć? O ile się to da. Dobierzmy się może najpierw do baterii. Zobaczmy, co to... Co on sobą reprezentuje tak naprawdę. W środku mamy baterijkę malutką. Zobaczmy, czy bateryjka jest zaklejona, czy nie. Nie, bateryjka jest malutka. Liczy 380 mAh, 3,7 V. To jest maluteńka. Oczywiście w środku mamy port na kartę mini SIM, przepraszam, i na kartę pamięci mini SD, z tego co tutaj widzę. Więc można spokojnie podłączyć do niego, włożyć do niego kartę i kartę mini SD, co będzie powodowało to, że będziemy mogli na nim odczytywać różnego rodzaju dane, bądź dzwonić z niego, bo to było takie założenie tego zegarka. No, chowaj się. Bateria wchodzi dosyć ciężko, bo jeszcze jest niewyrobiona. Dobrze ją włożyłem? Tak, dobrze ją włożyłem.
Zamkniemy, tyczkę sobie zamkniemy później. Zobaczmy, czy się go uda włączyć jakoś. Czy jest włączony, czy... O, jest włączony. Dobra, to odkleję sobie później. Oczywiście smartwatch się załączył. Jest to kopia zegarka Samsunga. Zobaczmy, co mamy w menu. W menu mamy wiadomości, jakie połączenia wykonywaliśmy, Bluetooth, dialer, powiadomienia, zdalne sterowanie kamerką. Zobaczmy. Aha, czyli trzeba zainstalować specjalną aplikację, żeby to robić, żeby nie zgubić, ustawienia. Zobaczmy, czy możemy sobie wybrać język od razu. Language. Jest język polski. Mamy w języku polskim. To jest super. Zobaczmy, co on ma w środku w sobie. Tak najprościej będzie. Oczywiście menu nie jest do końca przetłumaczone na język polski, tylko pobieżnie. To jest moim zdaniem wadą. Jest to smartwatch. Popsułem. Zegarek, czas. No, nie ma tu już specjalnych informacji na ten temat. Ale to jest nieważne. Co jeszcze mamy w komplecie? Mamy pedom, krokomierz, mamy monitor czasu, mamy doczytnik kodów QR, inteligentne wyszukiwanie, kalendarz, profile, alarm, zmiana tematu. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Na przykład, o, już ładniej wygląda. Odtwarzacz, nagrywanie, kamerkę mamy, ale żeby jej używać, trzeba włożyć kartę pamięci. Z tego wynika, że pamięci nie ma. Nagrywanie wideo, kuku, odtwarzacz wideo i galerię, przeglądarkę internetową, do simki, kalkulator, radio mamy nawet. Czyli po ludzku mówiąc, jest to zegarek wielofunkcyjny. Zamówiłem go dla siebie, w szczególności po to, żeby mieć pod ręką zawsze jakiś gadżet, który raz, że mi godzinę pokaże. Dwa, taki, żebym mógł na spokojnie jakąś szybką wiadomość wysłać, bądź połączyć się szybko ze znajomymi. Co jeszcze nam prezentuje? Oczywiście tutaj mamy port do ładowania. No, otwórz się. Open yourself. Oj, chyba bez noża się nie obejdzie. Trzeba będzie delikatnie podważyć. O, i już poszło. Tu mamy port do ładowania, czyli będziemy na niego bardzo ostrożnie, żeby go nie urywać. Tutaj mamy, z tego co widzę, to tutaj jest jeszcze mikrofon. Tu jest głośnik z tej strony. Tutaj mamy mikrofon oraz kamerkę. Kamerka ma 0,3 megapiksela, jak dobrze pamiętam. Oczywiście w opisie filmiku znajdziecie link, u kogo i gdzie go dosyłałem, żebyście mogli sobie go w razie czego zamówić. Ja uważam, że to jest bardzo fajny gadżet, który ma zastąpić telefon w przyszłości i na tym się będzie kończyła technologia wszystkich telefonów komórkowych tak naprawdę. Bo to jest moim zdaniem cudo. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć!